witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej bajki. Tym razem jest to bajka Janiny Papuzińskiej pod tytułem Rokiś, wydawnictwo Literatura. Dziś przeczytamy rozdział 4, Sposób na Rokisia. No, 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 powiedziała na lekcji polskiego pani wychowawczyni, gdy Kaśka skończyła czytać kawałek opowiadania. No, 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 powtórzyła jeszcze raz, rysując w dzienniczku czerwoną, brzuchatą piątkę. Jak tak dalej pójdzie, Kaśka gotowa jeszcze doścignąć Dobrochnę w pięknym czytaniu. A Dobrochna jest wielkim asem. Zawdzięcza to swojemu 4-letniemu bratu. Ten jej Maciek, nuda nad nudami i piła nad piłami, bardzo dawałby się we znaki całej rodzinie, gdyby nie to, że Dobrochna, jedyna w domu, zawsze umie przerobić go na anioła. I to właśnie czytaniem. Wszystkie zupki i kaszki znikają z talerza, gdy przy jedzeniu towarzyszy Maćkowi spokojny głos Dobrochny. Stłuczone kolano i guz na czole również leczy się czytaniem i tak dalej. I dlatego pani mówi, że Dobrochna jest asem. Ale Kaśka i inne dziewczynki z trzeciej klasy uważają, że Dobrochna jest męczennicą. Czemu się tak ciągle z nim cackasz? On nigdy nie daje ci się spokojnie pobawić. Mogłabyś mu czasem wlać, mówią do Dobrochny koledzy z podwórka. Ale ci, którzy znają Dobrochnę lepiej i dawniej, nigdy nie mówią takich rzeczy. Wiedzą, że mały Maciek urodził się z zwichniętą nóżką i cały pierwszy rok życia spędził w obrzydliwym, żelaznym aparacie. A potem też ciągle chorował i leżał w łóżku, a nawet taki jeszcze całkiem mały był w szpitalu na operacji. On też miał za swoje, broni zawsze Maćka Dobrochna. Nic dziwnego, że jest kapryśny i marudny. Ty byś może był jeszcze gorszy, gdybyś tyle chorował. Z tych właśnie sposobów Dobrochny powstał sposób na Rokisia i przy okazji sposób na piątkę z czytania. Dzięki niemu Kaśka, aż wstyd powiedzieć, żyje sobie teraz jak hrabina. Kaśka bowiem i normalnie, gdy w domu gospodaruje mama, ma swój przydział obowiązków. Wyciera kurze, podlewa kwiaty, obiera ziemniaki na obiad. A kiedy mama wyjeżdża, dochodzi jeszcze robienie surówki i drobne zakupy. A w tej chwili... O, obiorę za ciebie ziemniaki i pościeram kurze, naprzykrza się Rokiś codziennie. Wydziera jej z rąk każdą robotę i w mig się z nią uwija. A kiedy kartofle pływają już spokojnie w garnuszku, a obierzyny cienkie jak papierek zostają rzucone do wiadra, gdy utarta marchewka czeka spokojnie w salaterce na powrót taty, Rokiś rzuca się do półki z książkami i wyciąga tom możliwie najgrubszy. Najpierw śliniąc pazury, ale tego nie można go oduczyć. Ogląda wszystkie obrazki. Potem wybiera ten, który jego zdaniem jest najciekawszy i podtyka go Kaśce pod oczy. Tu czytaj, błaga. Przeczytali najpierw wszystkie opowiadania z czytanki, lecz te nie za bardzo przypadły do gustu Rokicie. Dopiero gdy Kaśka wyciągnęła książeczkę z bajkami, gdzie roiło się od strachów, smoków i wiedźm, gdzie czarodziejska makata pozwalała widzieć ludzi i rzeczy odległe o dziesiątki kilometrów i rozumieć mowę zwierząt, Rokiś zasłuchiwał się bez pamięci i głośnymi okrzykami podziwu lub złości wyrażał swoje uczucia do bohaterów. Dziś mi przeczytaj taką smutną, smutną bajkę o diable, woła Rokiś, rzucając się z rozmachem na tapczan. Smutną o diable? Nie znam takiej. Nie możesz nie znać. To jest bardzo sławna bajka wierszem. Jest w niej o tym, jak ludzie jedzą, piją i lulki palą. A jeden taki chytrus oszukuje diabła ile wlezie. W końcu każe mu się ożenić z własną żoną, straszną sekutnicą. Ale ja wiem, co się z nim potem stało za to, chociaż w tej bajce nie jest to opisane. Siedzi teraz na księżycu, w jednym kapciu, w drugim bucie. Założę się, że ta bajka musi być u ciebie w domu. Kaśka wyciąga więc z tatusiowej półki gruby tom z wierszami,
z wierszami Mickiewicza i czyta Rokisiowi balladę o pani Twardowskiej. Och, chciałbym umieć czytać i pisać, wzdycha potem Rokiś, przeciągając się wygodnie na tapczanie. Pamiętam, podsłuchałem kiedyś w szkole taki fajny wiersz o czytaniu. Dzieci uczyły się go na pamięć, na jakąś akomodę. Akomodę? Chyba na akademię, poprawia go Kaśka. Możliwe. Wiem, że było to coś podobnego do komody. Nieważne. Grunt, że wiersz był piękny i kończył się tak. Rokiś wskoczył na wałek od tapczana i zaczął recytować, wybijając takt ogonem. Aż tu nagle moja miła nie ma książka przemówiła i gadała, i śpiewała, czego nie opowiadała. A przedtem było, jak książka była niemową, bo dzieci nie umiały czytać. Ach, jak ja się wtedy wzruszyłem! To ja, biedny analfabeta, myślałem sobie, tak bym chciał umieć czytać, a te głupie cymbały mogą, a nie chcą. Jakie znów cymbały? No jak to jakie? Dzieci z tej szkoły. Dzieci to dzieci, a nie żadne cymbały, obraziła się Kaśka w imieniu swoich nieznanych koleżanek i kolegów. Możesz sobie swoich diabłów przezywać, ale dzieci nie wolno. Jak to nie cymbały? Sama pani Woźna tak mówiła. A jak przyszedł do niej prezes Gąsior z GS-u i powiedział: pani Fasolowa, pani taka schludna, co się pani tu męczy? Niech pani idzie sprzątać do nas, do GS-u. Dostanie pani 100 zł więcej. To pani Woźna na to: panie prezesie, kiedy ja kocham te swoje cymbały. To było tak. Wiesz co, Rokisiu? Przerywa Kaśka, czując. I tak nie przegada diablika. A ja bym cię może nauczyła liter. Kasieńko, cudowna, genialna. Będę za ciebie obierał kartofle do obiadu przez 150 lat. Ja już nawet niektóre litery umiem rysować, tylko nie wiem, co one znaczą. Bo wiesz, jeden chłopak z kolonii letniej wyrył na mojej wierzbie pewien tajemniczy napis. Musiał to być wielki sekret, albo jakieś straszne zaklęcie, bo się okropnie chował przed wszystkimi, kiedy to pisał, a już najbardziej przed panem wychowawcą. Ale ja i tak zobaczyłem i zapamiętałem litery, tylko nie wiem, co one znaczą. O, mogę ci je zaraz narysować. Rokiś schwycił ołówek i nasmarował na papierze koślawo. Głupia Jolka. No wiesz, krzyknęła Kaśka, miałeś się czego uczyć na pamięć. Osioł był ten twój chłopak. Ja będę cię uczyła porządnie, z elementarza. Kaśka wyciąga ze swej szufladki postrzępiony trochę elementarz. Od czego to się zaczynało? Zaraz, zaraz, zaczynamy. No na tym dziś kończymy i zapraszamy do następnego wysłuchania kolejnego fragmentu. Dziękuję bardzo.